już można głosować w sprawie suwalskiego budżetu obywatelskiego na rok 2022. Na liście zakwalifikowanych projektów jest aż 27. Są podzielone na 4 kategorie. Pierwsza z nich projekty małe, czyli te, których wartość realizacji nie przekracza 125 tysięcy złotych. Koszt realizacji 6 z nich wymaga wydatków oszacowanych na tę właśnie górną granicę. Dwa tańsze to Psi Park w okolicy ulicy Moniuszki za nieco ponad 112 tysięcy oraz zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dzieci i młodzieży za niecałe 105 tysięcy. Tak zwane duże projekty to już pomysły z prawdziwym rozmachem. Kolejny Orlik za 900 tysięcy, Streetland, Park Ułański, tężnia solankowa na bulwarach. Pozostałe trzy duże pomysły dotyczą miejsc parkingowych lub dróg. Wśród projektów społecznych i kulturalnych wyróżniają się takie pomysły jak opieka nad wolno żyjącymi kotami, działania edukacyjne mające poszerzyć wiedzę suwałczan o ptakach, ale też budowa budek lęgowych dla skrzydlatych sprzymierzeńców człowieka, akcja kastracji dla psów i kotów, zarówno tych mających właścicieli, jak i tych, które trafiają pod opiekę organizacji pozarządowych. Inne propozycje to festyny z akcentami edukacyjnymi, profilaktycznymi i integracyjnymi. W ostatniej kategorii dwa tak zwane zielone projekty. Jeden o wartości 100 tysięcy złotych zakłada nasadzenia drzew przy ulicy Chopina. Drugi wykonanie zieleńców przy jednym z bloków przy ulicy Kowalskiego. Głosować można do 15 października. W każdej kategorii można wskazać po jednej propozycji.